Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przetestuję sobie nowości, które jak zwykle zalegają w mojej szufladzie, a dzisiaj będziemy testować trochę fancy pensji. Ale wiem, że lubicie tą różnorodność na moim kanale i lubicie ten fakt, że proponuję Wam zarówno tanie rozwiązania, jak i te droższe kosmetyki, które warto zainwestować, bądź też nie. Dzięki takim filmom możecie się dowiedzieć, czy warto jest kupić taki produkt, czy warto jest zainwestować, by go mieć. Dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie masę nowości. Rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie koniecznie coś ciepłego do picia, bo aura za oknem, przynajmniej u mnie, jest niesprzyjająca temu, by pić chłodne napoje. Przyciągam Was bliżej i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dzisiaj paleta cieni, Anastasia Beverly Hills. Dla niektórych może być takie mech, dla niektórych... ale muszę przyznać, że jestem jej bardzo ciekawa, ponieważ gdy ona się pojawiła, wywołała wielkie mech w moim sercu. Ostatnio muszę przyznać, że jeśli chodzi o palety z nowościami Anastazji, to tutaj jest mały zachwyt. Mały zachwyt, bo patrząc na tę paletę, mamy wrażenie, że już to wszystko było. Ale czy faktycznie było i czy faktycznie jest czym się zachwycać, bądź też spisać ją na straty? Bądźmy uczciwi, przetestujmy ją, zobaczmy, z czym to się je. I dzisiaj chciałabym wykonać sobie właśnie makijaż tą paletką. Chociaż przyznam Wam szczerze, że ona mnie nie inspiruje. Ja sobie ją kupiłam, dotknęłam ją w Douglasie i stwierdziłam, że... miałam mieszane uczucia, bo z jednej strony coś mi się w niej podobało, ale z drugiej strony miałam takie no ale jak to ja? Ja uwielbiam testować nowości i uwielbiam sprawdzać, czy faktycznie się one do czegoś nadają. Za chwilę pokażę Wam swatchy tej palety i jak ona się prezentuje. No dobra, gdy mam Was już bardzo mocno blisko siebie, no to zaczniemy sobie od minusów tej palety. Oczywiście przygotowałam Wam swatche, jak to się wszystko prezentuje i jak możecie zobaczyć na swatchach, ta paleta ma w sobie bardzo dużo błysków. Jak nie paleta Anastazji, przeważnie tutaj równowaga pomiędzy błyskiem a matem była dosyć dobrze skomponowana i była taka, powiedziałabym, równomierna. Natomiast teraz mamy zdecydowaną przewagę błyszczących cieni, bo takich 100% matowych cieni są tylko dwa na całą paletę. Uważam, że jest to, że tak powiem, dosyć kontrowersyjne podejście. Jednakże jeśli chcecie uzupełnić swój kuferek o wyjątkowe błyski, to tutaj tym błyskom nie można nic zarzucić. Jest to taka jakość pomiędzy, powiedziałabym, klasyczną perłą, jak była niegdyś, jednakże w dużo bogatszej konsystencji. Widać, że pigment jest dobry i te cienie naprawdę błyszczą się solidnie. Jak się będzie z nimi pracowało, to się okaże. Postaram się dzisiaj użyć tylko tej palety i mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie na oczach. Sama nie wiem, od czego zacząć. Ja niezbyt dobrze czuję się w chłodnych tonach. Tutaj jest jeden taki cień, który nazywa się Ashes i może użyję go później do przecieniowania, a tymczasem zacznę sobie od cienia, który niestety nie jest cieniem z pogranicza matowego cienia, tylko jest właśnie takim cieniem, który ma taki mat z delikatną drobinką. Ja już sobie oczywiście położyłam bazę i zacznę sobie tutaj budować make-up. Na szczęście, słuchajcie, te drobinki nie są jakoś takie mocno agresywne, więc idzie tutaj wypracować kompromis między matem a błyskiem. No dobra, pracowałam dwoma pędzlami, pracowałam niegdyś z mojej kolekcji 202 z Boho Beauty oraz Hulu DS11 i teraz weźmiemy sobie Hulu DS13, taki mniejszy i przejdę sobie do tego ciemnego brązu, zobaczymy czy się da budować i to jest już cień jeden z tych matowych.
Rozumiecie, że to są tylko dwa cienie? I choćbym chciała być mega wredna, mega restrykcyjna, to sorry, ale one się połączyły jak złoto ze sobą. A rzadko się zdarza, że ciemny cień wchodzi na jaśniejsze, bez żadnej pomocy. No ja tutaj nie mam się do czego na razie przyczepić, kompletnie nie mam się do czego przyczepić, więc, że tak powiem, pracuję sobie dalej tymi cieniami. Biorę sobie teraz cień, który nazywa się Dune i on jest odrobinę cieplejszy i tak delikatnie pomiędzy tylko. Postaram się wcisnąć ten kolorek, dlatego mam taki pędzelek i to jest akurat pędzelek z konturowni i to jest KB2. To może być bardzo ryzykowne, ale wezmę ten odcień, który nazywa się Ashes i dodam troszeczkę powyżej w tym miejscu. Potrzebuję w tym makijażu trochę jasnego, beżowego cienia i wezmę z mojej palety ulubieńcy Twistik. Dam go tutaj w wewnętrznym kąciku. Asekuracyjnie, by trochę rozjaśnić tą przestrzeń. No dobra. Zajmę się oczyszczeniem tutaj tych kącików i za chwilę do Was wracam. No dobra, wracam do Was z oczyszczonym okiem i muszę teraz przymocować błyski. No, jak mamy tyle błysku, no to czuję wyzwanie wręcz do tego, żeby tutaj użyć większość tych błysków. No i powiem Wam szczerze, że mam tutaj małą zagwozdkę i dylemacik, bo chyba połączymy to w ten sposób, że wezmę ten kolor Heavenly, wezmę Haze i Nocturne i to są niesamowicie chłodne błyski, tak jak możecie zobaczyć, i postaram się je tutaj wkomponować dla kontrastu tych właśnie jakby cieplejszych brązów. Wbrew pozorom ja lubię łączyć rzeczy nieoczywiste, czyli lubię łączyć takie połączenia trochę chłodu razem z ciepłem. Gdy dobrze to zbalansujemy, możemy uzyskać naprawdę fajny efekt na powiekach. Jako takiej bazy użyję sobie tego Fancy Pansy Sticka, w końcu mam go tu, muszę go zużyć, ale możecie wziąć sobie równie dobrze dowolny glitter primer, ja polecam serdecznie z Pierrine albo od Hani z Glam Shopu. Muszę się nauczyć mówić z Glam Shopu, nie od Hani. Daję sobie ten stick tutaj, gdzie będę chciała przymocować te błyski i zacznę sobie od tego najciemniejszego, który nazywa się Nocturne. Następnie odcień, który nazywa się Haze. No i z racji tego, iż nie wejdę już tutaj w wewnętrzny kącik, to muszę wziąć pędzelek. Wezmę sobie Hulu i jest to P126 i biorę sobie ten najjaśniejszy błysk, który nazywa się Heavenly. Czas zapadać kreseczkę i mam tutaj z paczki Makeup Forever Aqua Precise Graphic Pen. Jest to eyeliner i zobaczymy, jak o sobie poradzi. I jest to eyeliner gąbczasty. Tak, robię krechę.
Dobra, rzęsy mam wytuszowane. Przykleiłam sobie połówki rzęs te z Lovely, które sobie leżały, żeby je po prostu wykorzystać. I słuchajcie, dzisiaj przetestuję sobie w końcu z Misha. Jest to krem BB z SPF 50. Perfect Blank, nazywa się Brightening i jest to numer 22. Mam nadzieję, że już na tyle zbladłam, żeby móc go sobie przetestować, bo jestem bardzo ciekawa tego produktu. Obawiam się, że nadal będzie odrobinę dla mnie zbyt jasny. Co robić? Co robić? Jak żyć? No dobra, zobaczymy jak będzie. Nabieram odrobinę. Zdecydowanie jest dla mnie zbyt jasny. Ale wyrównam sobie konturowaniem. Produkt ten leży przepięknie, jest dla mnie odrobinę za jasny, ale musicie też wiedzieć o jednym, bo nie wiem, czy kiedykolwiek Wam o tym wspominałam, że takie kremy BB z tak wysokim SPF-em, niestety, ale w oświetleniu studyjnym nabierają jeszcze mocy i troszeczkę rozbielają twarz, bo to jest efekt lamp, dlatego pozwólcie, że pokażę Wam ze zmalokam, jak prezentuje się na twarzy. No i tak prezentuje się skóra tutaj w tym oświetleniu, tak jak widzicie już tutaj automatyczny balans jest w stanie Wam pokazać, jak prezentuje się skóra i twarz po aplikacji. Wygląda to pięknie. Uwielbiam właśnie takie produkty, które mają sporo pigmentu, potrafią ładnie wyrównać kolorystycznie twarz, ale też pozostawiają tą skórę jak po pielęgnacji. Bardzo mi się ten efekt podoba. Czy mocno się odcina? Za moment Wam pokażę. Tak wygląda kolor. Zdecydowanie musiałabym wybrać sobie inny kolor, ale jak mi się sprawdzi ten produkt, to na pewno się skuszę. Nie mówię nie. Pięknie przykrył jakieś delikatne niedoskonałości i pozostawił skórę przede wszystkim świeżą, dlatego nagrywam dla Was z drugiej kamery, ponieważ no tak jak już Wam powiedziałam, w efekcie świateł i automatycznych ustawień aparatu, nawet tu mamy automatyczne ustawienie aparatu, a żeby to wytłumaczyć, to jest dosyć mocno skomplikowane, ale aparat jest na ręcznych ustawieniach i on automatycznie, żeby nie było efektu skakania światła w filmie, no to tutaj, że tak powiem, telefon już automatycznie dostosowuje się po prostu jakby do światła i ta skóra wcale nie jest aż tak mocno rozjaśniona, czego się bardzo mocno obawiałam. Na razie ten efekt bardzo mi się podoba, ciekawe jak utrzyma się na mojej twarzy i pokuszę się dzisiaj i pochodzę sobie w tym make-upie, zrobię sobie test. Długotrwałość. Jeśli chodzi o konturowanie, jeszcze nie mam korektora pod oczami. Jeśli chodzi o konturowanie, będzie to NYX Wonder Stick. Mam do niego sentyment. Jest dla mnie produktem sprawdzonym. I nie obawiam się, że coś tutaj nie zagra. Więc tak jak powiedziałam, ocieplę sobie teraz odrobinę Twą twarz. Melico. To jest odcień Light Medium. Biorę sobie pędzelek Glowish by Huda Beauty. To jest numerek Face Bronze and Blush. No i teraz przyda się korektor. Catrice True Skin. W odcieniu C10. Aby test długotrwałości miał ręce i nogi, nałożę puder od PZ.
Słuchajcie, zanim sobie wykonturuję jeszcze moją twarz, by tutaj pogłębić trochę te cienie na twarzy, dokończę odrobinę makijaż oka i pomyślałam sobie, że użyję błyszczącego właśnie cienia na dolną powiekę. Ostatnio mam fazę w ogóle na takie jesienne klimaty. Wolę niż mat, wolę właśnie błyszczące cienie. Nałożę sobie ten stick od Pat McGrath. I zacznę sobie, słuchajcie, od właśnie tego cienia Nocturne. To jest taki mega ciemny kolorek. On mi da tutaj taki efekt delikatnie smoky. Mam tutaj też taki cień Element i może odrobinkę. Teraz powinnam dodać jakiegoś takiego kopa energetycznego. Tutaj jest taki miedziany cień, który nazywa się Rosefire. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. A w wewnętrznym kąciku wracam z tym cieniem, który nazywa się Heavenly. Jeśli chodzi o bronzer, wezmę sobie jedną z takich moich ulubionych paletek. Jest to NARS i mamy tutaj połączenie, to była paleta, która nazywa się Summer Unrated i mamy połączenie dwóch kultowych produktów jak Laguna Bronzer i Róż Orgazm. Biorę sobie Laguna Bronzer. Pędzelek to jest Hulu DS1. I róż oczywiście dam też z tej palety, bo on jest delikatnie rozświetlający. Jako rozświetlacz położę sobie jeszcze odrobinę, no bo nie byłabym sobą, słuchajcie. Mam tutaj Kobo i to jest Natural Beauty Highlighter Miss Polonia. Przepiękny i ultra mocny rozświetlacz. A jeśli chodzi o usta, to mam tutaj taki zestaw, który dostałam też w taką próbkę z Rare Beauty. Mamy tutaj konturówkę i pomadkę. Wiecie, że nie jestem pomadkowa, ale co mi tam, czas wypróbować. Mamy tutaj małą wersję konturówki oraz taką małą pomadeczkę. Zobaczmy, w jakim to jest kolorze. No teoretycznie mogłoby się zgadzać, słuchajcie, więc lecimy. Okej, makijaż jest gotowy, tak jak widzicie, tak się prezentuje na oddaleniu. Wyszło takie jesienne, metaliczne smoki z kreseczką, metalicznymi cieniami i te metaliczne cienie dają właśnie taki vibe jesieni, muszę wam powiedzieć. No dobra, zacznijmy sobie, bo z dzisiejszych testów tak naprawdę jest tu niewiele produktów. Mamy eyeliner, paletkę, podkład i co ja jeszcze testowałam, bo reszta rzeczy to są produkty raczej, które ja znam, lubię i szanuję, więc to podsumowanie nie będzie długie, ale chciałabym zrobić sobie dzisiaj test długotrwałości tego BB kremu z Miszy, dlatego jeszcze przeciągnę odrobinę Was na sam koniec filmu, czyli no jeszcze trochę, dla mnie dopiero początek testu, natomiast Wy już będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak on się prezentuje na mojej twarzy po iluś tam godzinach. Zacznijmy sobie od podsumowania palety Anastasia Beverly Hills, która, jak wiemy, cienie Anastazji są dosyć drogie. Ja
zauważyłam, że jakby Sephora bardzo mocno wycofała się z tego, że produkty są w pierwszej kolejności dostępne u nich, a można je szybciej dostać, jeśli chodzi o te nowości, w Douglasie. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia i ja tego tak nie rozkminiam. Nie moja to rola, żeby sobie tutaj jątrzyć i szukać dziury w całym. Słuchajcie, paleta ta, skłamałabym, gdybym powiedziała, że zrobiła na mnie jakieś mega fajne wrażenie od samego początku. Jak ją zobaczyłam, miałam takie wewnętrzne mech i to dosyć potężne takie mech, które było uwarunkowane pierwszym wrażeniem wizualnym tej palety. Jakby brakuje mi, nie wiem jak wam, ale brakuje mi w ogóle tego klimatu palet, które były za czasów soft glamu, czyli po prostu te mniejsze cienie, więcej tych cieni, więcej kolorów i przede wszystkim czego mi brakuje, to tego, że te paletki są takie troszeczkę bardziej inspirujące. No, to było słowo klucz. Ponieważ, no, patrząc na tą paletę, to nie ma tutaj nic, czego bym nie miała już na przykład w swojej kolekcji, no ale nie każdy ma też taką kolekcję jak ja, więc to też zakładam jakby z góry. Czego nie mogę odebrać tej palecie, to jest jakość. Jakość cieni i praca z tymi cieniami to jest czysta przyjemność. No, nie mogłabym powiedzieć, że wiecie, że się źle pracowało, że błyski są kiepskie. Nie są, widać je z kosmosu. No, maty dwoma odcieniami zbudowałam takie cieniowanie, że jestem sama pod wrażeniem, jak to dzisiaj mi szło, fajnie. No, szczerze, uważam, że ta paleta jest droga, jednakże na tym kanale nie usłyszycie czegoś takiego ode mnie, że będę oceniać paletę tylko ze względu na jej cenę i koszt, który jest do poniesienia. Dlatego, że na moim kanale i doskonale wiecie o tym, szanujecie mnie za to, że znajdziecie różnorodność i też coś na każdą kieszeń i też coś bardziej ekskluzywnego, co mi się na przykład bardziej spodoba. I zawsze staram się być z wami szczera mocno do końca, bo potem pojawia się wysyp wręcz komentarzy pod filmem tak naprawdę, że lepiej kupić Glam Shop, lepiej kupić jakąś inną paletkę, że za te pieniądze ja mogę sobie kupić to i to. Ale pamiętajcie, że nie to jest przedmiotem recenzji palety. Ja mam ocenić jakość i czy ta jakość jest adekwatna do pieniędzy, które za nie płacimy, bo paleta, oczywiście każdemu może się to podobać bądź też nie podobać. Ja jestem zadowolona, że Anastasia idzie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny palety, taki nie ten zamszowy, flauszowy, czy jak to się tam mówi, ponieważ no tamto to w utrzymaniu to po prostu masakra, więc ja na przykład się cieszę, że tutaj jest tego typu rozwiązanie w tej palecie. Paleta jest dobrze wykonana, solidnie wykonana, jak to Anastazja. Nie ma tutaj udziwnień, jest bardzo klasyczna, bardzo prosta. Opakowanie jest skromne, a fajne, wedle mojego uznania, chociaż wiecie, że ja opakowanie rzadko oceniam. Co do cieni, trochę za dużo jest tutaj błysku w stosunku do matu, bo powiem wam szczerze, tak mi się dobrze pracowało tymi dwoma matowymi cieniami, że czuję taki niedosyt i z drugiej strony mam teraz takie wewnętrzne rozgoryczenie, czemu nie ma tutaj więcej matowych cieni, po które bym sięgała częściej, ponieważ no, błysk w makijażu sięgnę góra 2 do 3 takiej proporcji, natomiast jeśli chodzi o maty, no to tutaj sięgnę czasem nawet cieniując oko do 5-6 odcieni, a tutaj nie miałam za bardzo pola do popisu, no bo jeśli chodzi o mat, głęboki mat, to są 2 cienie i 2 cienie takie matowe z drobinką błyszczącą, które w efekcie końcowym dają taki efekt soft w cieniowaniu właśnie tutaj, dlatego zaczęłam od tego cienia, ale on się tutaj całkiem dobrze w takiej satynce odnalazł i nie widać tak na pierwszy rzut oka, że jest to cień satynowy. Można by było powiedzieć, że jest to cień z pogranicza matu. Więc jeśli chodzi o tą paletę, to jeśli miałabym jej dać od 1 do 10 jakąś taką moją skalę i ocenę, to dam 8, mocne 8, jestem z niej bardzo zadowolona. Trochę mi tutaj w niej brakuje, technicznie nie mogłaby być to dla mnie paleta samowystarczalna, czyli jedna taka paleta w mojej kolekcji, w którą, bo tak jak mówię, no przewaga błysku, a technicznie w błysku, no nie tylko błyskiem człowiek żyje, ale ja przede wszystkim kocham dobre maty. I ten błysk jest zawsze dla mnie dodatkiem do makijażu, a nie podstawą w makijażu. Więc jeśli chodzi o tą paletę, ja jestem bardzo zadowolona z wydanych pieniędzy.
I muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałam się sama po sobie, że taką opinię dam, bo siadałam tutaj z przekonaniem, że ta paleta mi się nie spodoba, a ona mi się mega spodobała. Więc dlatego cieszę się, że jednak poszłam o krok dalej, kupiłam tą paletę i zechciałam ją przetestować, a nie zasugerowałam się takim moim pierwszym wrażeniem, które było okropnym, dużym mech. Tak, podoba mi się ta paleta. O dziwo. Dobra, słuchajcie, dzisiaj też pod wielkim wrażeniem jestem tego eyelinera, bo ja nie lubię eyelinerów, które mają gąbkowe zakończenie, a tutaj tym eyelinerem z Make Up For Ever pracowało mi się naprawdę mega dobrze, tym bardziej wielkie chapeau dla niego, ze względu na to, że ja go kładłam na potężną ilość i błyszczących, i matowych cieni, i on świetnie tutaj odnalazł się w czarnej kresce i też nie rozlewał się, nie pękał, naprawdę świetny eyeliner, jeśli macie ochotę, on się nazywa Aqua Resist Graphic Pen, oczywiście umieszczę Wam na dole pod tym filmem. Jeśli chodzi o ten podkład, no to musicie dać mi jeszcze odrobinkę czasu, żebym mogła sobie z nim pochodzić, potestować i zobaczyć, jak on się ewidentnie utrzyma na mojej twarzy, bo jestem sama ciekawa. Szkoda, że ten kolor taki niezbyt dopasowany, ale golf ratuje dzisiejszą sytuację, zakryje, nie widać. Że jest dla mnie za jasny, z dwojga złego wolę, jak jest za jasny niż za ciemny. A jeśli chodzi, słuchajcie, o co jeszcze dzisiaj testowałam? Rozświetlacz, testowałam sobie z Natural Beauty, to jest koło. Wyszła taka kolekcja, która Miss Polonia, Daniel Sobieśniewski tworzył. Te produkty, strasznie mi się podoba ten rozświetlacz. Myślałam na początku, że będzie dla mnie zbyt chłodne, ale możliwe, że dzisiaj przy tym po prostu układzie kolorystycznym on dosyć dobrze wszedł, więc jak macie ochotę na naprawdę fajny rozświetlacz, prasowany rozświetlacz, to ten z Kobo jest naprawdę wart Waszej uwagi. I kombo do ust Rare Beauty, gdzie ja nie lubię szminek i pomadek. Pochodzę sobie, ale obawiam się, że idę zjeść śniadanie za moment i już nie będę miała tego kombo na ustach. Zobaczymy, ile razy będzie można poprawić. Pomadka jest matowa w wykończeniu, ale jest kremowa na ustach, co daje takie poczucie bardzo fajnego komfortu. Nie cierpi pomadek, więc dam jej szansę. Dam jej szansę i może dzisiaj, skoro mnie wszystko tak zaskakuje, może i dzisiaj i ja się zaskoczę. Kochani, nie będę przeciągać dłużej i musimy odczekać trochę czasu, żeby móc podsumować ostatni z tych produktów, który dzisiaj sobie przetestowałam. No dobra, kochani, jestem po 3 godzinach, tak się prezentuje ten podkład na twarzy. Na razie myślę, że siadł jako tako na mojej twarzy. Wygląda to całkiem dobrze. Jeśli chodzi o usta, jestem już po śniadaniu i po obiedzie i nadal, o dziwo, słuchajcie, jeszcze jakaś tam resztka jest na tych ustach. To jest takie zaskakujące dla mnie. No co, czekam do wieczora z tym podkładem, żeby móc go Wam mocniej podsumować, jak on się utrzymał na mojej twarzy. Na razie zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. No to witam Was, słuchajcie, po 9 godzinach zaraz lecę się myć. Oficjalnie szukając oczami lusterka, żeby się przejrzeć, jak to wszystko wygląda. No jak na produkt, słuchajcie, który ma w sobie SPF 50, no to musimy mieć też na uwadze to, że będzie to produkt, który będzie niestety wyświecał dosyć mocno cerę. I na przykład w przypadku czoła tego nigdy nie oceniam, ponieważ ja daję dosyć dużo rozświetlacza akurat na czoło. Ale widzę już po strefie T, że mocno się wypracował, czego, ale nie mogę mu nic zarzucić, bo bardzo ładnie leży. Najbardziej mi chyba zachwycił w okolicy brody, bo utrzymał się o tyle, o ile. Ale tutaj w okolicy nosa troszeczkę się rozwarstwił, na nosie się dosyć mocno przetarł, ale tak poza tym to nawet dobrze się utrzymał. Takie 8 na 10. Na pewno jest to produkt, który wybrałabym w okresie lata, gdyby nie ten kolor, no bo niestety kolor jest tutaj źle dobrany, ale to już jest moja wina. W tym momencie zamówiłam sobie 22, sugerując się po swatchach. No a ewidentnie muszę Wam powiedzieć, że powinnam była wziąć przynajmniej o 2 tony ciemniejszy, ale jest to bardzo fajny produkt, który mi się bardzo podoba, ale jest dosyć mocno kryjący. O tym też warto wspomnieć. Tak się prezentuje makijaż. Jeszcze pozwolę sobie na te chamskie zoomy. Tak to wygląda. A tak szminka się utrzymała po całym dniu. I chyba jestem trochę pod wrażeniem, że ten kontur w ogóle się utrzymał pomimo wielokrotnego jedzenia. Widzicie? Tutaj mocniej się wypracował w okolicy porów. Czoło to ja daję dosyć dużo rozświetlacza, więc tutaj i tak wygląda, jakby się zesmalczyło.
kochani, mamy test za sobą, długotrwałości. Jestem dzisiaj bardzo zadowolona. Bardzo jestem zadowolona z tego testu. Muszę Wam powiedzieć, że ust w ogóle nie poprawiałam, bo mi się już po prostu nie chciało. Piłam wielokrotnie herbatę, jadłam dwa posiłki, no takie dwa duże posiłki zjadłam. I pomimo wszystko, no mówię, jestem pod wrażeniem tego konturu, jestem pod wrażeniem. Makijaż oka jest praktycznie nie w naruszonym stanie, wszystko wygląda perfekcyjnie, tak jak powinno wyglądać. Jeśli macie ochotę na tą paletę, to ja Wam serdecznie polecam. Jeśli szukacie produktu o mocnym kryciu z SPF-em 50 i produktu, który ma takie znamiono mocno rozświetlającego, ja bym dedykowała ten produkt bardziej do cery suchej, wrażliwej, atopowej. Zdecydowanie dedykowałabym właśnie w tym kierunku. Ja takiej cery nie mam, ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, a i tak pomimo wszystko całkiem spoko się utrzymał. Mi na przykład nie przeszkadza to, że moja skóra się mocniej wyświeca w ciągu dnia. Przeszkadzałoby mi, gdyby ten podkład się mocno zważył, a on się nie zważył, więc to jest na zdecydowany plus. Tak prezentuje się dzisiejszy film. Dziękuję, że byliście ze mną. Przy wtorku obejrzeliście materiał. Życzę Wam dzisiaj miłego reszty dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!